Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem wam o wojnie krymskiej, a tak dokładnie opowiem wam, jak Polacy próbowali wykorzystać tą wojnę dla sprawy Polski. Dzisiejszy wykład podzielimy sobie na trzy części. Najpierw przyjrzymy się wydarzeniom, które poprzedzały wybuch wojny krymskiej. Zobaczymy, dlaczego do tej wojny doszło i jakie plany snuli Polacy w związku z tym konfliktem. Potem przyjrzymy się działaniom wojennym i działaniom podejmowanym przez Polaków w czasie wojny krymskiej. Na koniec przyjrzymy się pokojowi, który zakończył wojnę krymską, oraz pochylimy się nad skutkami wojny krymskiej dla sprawy Polski. Dlaczego wybuchła wojna krymska? Otóż Rosjanie, budując swoje imperium, systematycznie podbijali kolejny obszar. Car Mikołaj uznał, że w połowie XIX wieku przyszła pora, aby sięgnąć po ziemię należące do Turcji. Dlaczego? Po pierwsze, Rosji zależało wtedy, w jakiejś mierze zależy do dzisiaj, aby uzyskać kontrolę nad ciśninami Bosfor i Dardanele, które blokują wyjście z Morza Czarnego. Gdyby Rosja przyjęła kontrolę nad tymi ciśninami, wtedy rosyjska flota wojenna mogłaby bez problemu przedostać się z Morza Czarnego na Morze Śródziemne, a to by zmieniło możliwości działania rosyjskiej marynarki wojennej. Ponadto przejęcie kontroli nad tymi cieśninami pozwalałoby zamknąć do nich dostęp wrogim okrętom, uczynić z Morza Czarnego akwen kontrolowany całkowicie przez Rosję. Rosja od XVI wieku, zgodnie z koncepcją III Rzymu, rościła sobie pretensje do zwierzchnictwa nad światem prawosławnym. Rosjanie chcieli więc podporządkować sobie Bałkany, gdzie większość mieszkańców stanowili właśnie wyznawcy prawosławia. Czy to w księstwie wołoskim, czy to w Mołdawii, czy to w Bułgarii, czy to w Serbii, czy to w Czarnogórze. Rosjanom ekspansja na Bałkany wydawała się czymś zupełnie naturalnym. Ponadto Turcja była bardzo słabym przeciwnikiem. Czasami się tak uważa, że słabość przyciąga agresorów. Agresorzy, widząc słabego przeciwnika, czują łatwą zdobycz. Tak w jakiejś mierze jest tutaj. Od czasów Wiktorii Wiedeńskiej, od 1683 roku, Imperium Osmańskie się cofa. Imperium Osmańskie jest w coraz większym kryzysie, a pogołom tego kryzysu przypadnie gdzieś na początek wieku XX. Ale już wtedy, w XIX wieku, Turcja jest krajem olbrzymim terytorialnie, ale niesłychanie słabym, niesłychanie zacofanym. Car Mikołaj uważał więc, że jest szansa, aby osiągnąć ważne cele strategiczne, przejąć kontrolę nad ciśninami Bosfor i Dardanele, rozciągnąć wpływy na Bałkany, umożliwić sobie w dłuższej perspektywie ekspansję na Bliski Wschód i osiągnąć to tanim kosztem, bo Turcja wydawała się łatwym do pokonania przeciwnikiem. Ale Rosjanie nie wzięli pod uwagę tego, że w obronie tej słabej Turcji staną dwa europejskie mocarstwa, Francja i Wielka Brytania. Dlaczego Francuzi i Brytyjczycy wysłali swoich żołnierzy, aby bronili Turcji? Przyczyn było kilka. Po pierwsze, Francja, Wielka Brytania nie chciała dalszej ekspansji Rosji w Europie. Widziała w tym zagrożenie dla ładu europejskiego, zagrożenie dla własnych interesów. Słaba Turcja, coraz bardziej zależna politycznie i ekonomicznie od mocarstw zachodnich, była czymś o wiele lepszym niż silna Rosja przejmująca kontrolę nad tymi terenami. Po drugie, przesunięcie wpływów rosyjskich w kierunku Bliskiego Wschodu uderzało w interesy francuskie i w interesy brytyjskie. Brytyjczycy nie chcieli, żeby tutaj Rosja realizowała swoje interesy. Uważali te tereny za sferę własnych wpływów. Był jeszcze jeden kraj, który patrzył z niepokojem na plany wojenne Mikołaja, to była Austria. Austria bowiem traktowała Bałkany jako swoją strefę wpływu. Austria uważała, że to właśnie ona jest powołana do tego, aby kontrolować tereny na Bałkanach. I teraz ekspansja tutaj Rosji uderzała w interesy austriackie. Była źle postrzegana przez Austrię. Zanim opowiem, jak doszło do wybuchu wojny krymskiej, przyjrzyjmy się działaniom, które podejmowali Polacy przed rozpoczęciem tego konfliktu.
Jak być może pamiętacie, na lekcji historii o wielkiej emigracji mówiłem już o koncepcjach polityki zagranicznej Adama Jerzego Czartoryskiego. Ten ideowy przywódca hotelu Lambert, polski konserwatyst, widział szansę dla Polski w doprowadzeniu do konfliktu między Rosją a państwami zachodnimi. I bardzo szybko, bo już w latach 30. XIX wieku, Adam Czartoryski doszedł do wniosku, że tym miejscem, które może taki konflikt spowodować, tym miejscem, który może do tego konfliktu doprowadzić, są właśnie Bałkany. I już od lat 30. emisariusze Czartoryskiego docierają do Turcji, docierają do krajów bałkańskich, docierają na Kaukaz, robiąc wszystko, aby doprowadzić do tego wymarzonego konfliktu, do tej wojny, która mogła przynieść podniesienie sprawy Polski, która mogła doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości. Kiedy widmo wojny było już czymś, wydawało się nieuchronnym, Czartoryski miał tu świetne informacje przez swoich przedstawicieli, dyplomatycznych agentów rozsianych właśnie w Turcji, w Bałkanach, na Zakaukaziu. Na początku roku 1853 Czartoryski postanowił zawiadomić Napoleona III, cesarza francuskiego, o planach rosyjskich, że Rosja planuje wojnę z Turcją. Doradzał władcy Francji w tej sytuacji zawarcie sojuszu z Anglią i wspólną akcję przeciwko Rosjanom. Doradzał również, aby dać wolność narodom chrześcijańskim na Bałkanach, okupowanym przez Imperium Osmańskie. Przejdziemy teraz do omówienia okoliczności wybuchu wojny krymskiej. Otóż na początku roku 1853 car zaproponował Wielkiej Brytanii podział Turcji. Wielka Brytania odmówiła. Następnie posłużył się pretekstem ochrony miejsc świętych, czyli tych miejsc świętych dla chrześcijaństwa, które były w Palestynie, żądając szczególnych przywilejów dla Rosji na tym obszarze. W maju 1853 roku udał się do Turcji generał Aleksander Mieńszykow z żądaniem podpisania przez Turcję traktatu, na mocy którego wszyscy wyznawcy kościoła prawosławnego na terenie Imperium Osmańskiego mieli znaleźć się pod opieką Rosji. Czyli taki traktat de facto oznaczałby utratę przez Turcję realnej władzy nad olbrzymią częścią swojego imperium. Turcja odmówiła. Wówczas to, jeszcze bez wypowiedzenia wojny, armia rosyjska zajęła Mołdawię i Wołoszczyznę. W tej sytuacji Turcja skierowała do Rosji ultimatum, żądając opuszczenia tych terenów przez wojska rosyjskie. Kiedy ultimatum upłynęło, armia turecka przekroczyła Dunaj, wkraczając na teren Wołoszczyzny, a 4 października 1853 roku Turcja wypowiedziała wojnę Rosji. 30 listopada rosyjska flota wojenna pod Synopą rozbiła w pył flotę turecką. Niektórzy mówią o rzezi pod Synopą, ponieważ flota turecka została w tej bitwie całkowicie zniszczona. Jak obliczają historycy, Turcja straciła w tej bitwie 3000 zabitych marynarzy. Kilkuset kolejnych dostało się do niewoli lub odniosło ran. Straty rosyjskie to zaledwie 38 zabitych ludzi i 240 rannych. Ten pogrom floty tureckiej wynikał przede wszystkim z dysproporcji, z olbrzymiej przewagi jakościowej floty rosyjskiej nad zacofaną, słabą flotą turecką. Klęska floty tureckiej pod Synopą wywołała przerażenie wśród polityków francuskich i brytyjskich i w dużej mierze ta klęska przyczyniła się do podjęcia decyzji w Paryżu i Londynie o interwencji na rzecz Turcji. Już wkrótce, po bitwie, na Morzu Czarnym pojawiły się okręty brytyjskie i francuskie, a w marcu 1854 roku mocarstwa zachodnie wypowiedziały wojnę Rosji, zawierając ze sobą przymierze. Do konfliktu włączyła się również Austria, która zażądała od Rosjan opuszczenia terenów Mołdawii i Wołoszczyzny. Kiedy Rosjanie opuścili te tereny,
Na te tereny wkroczyły wojska austriackie, oddzielając Turcję od Rosji. Przejdziemy teraz do omówienia przebiegu wojny krymskiej i przyjrzymy się, jak w czasie tej wojny Polacy starali się wykorzystać ten konflikt, aby zabiegać o przywrócenie Polsce niepodległości. Czartoryski razem z generałami Wiesławem Chrzanowskim, Władysławem Zamoyskim opracowali plan wojny, który chcieli przedstawić mocarstwom zachodnim. Ten plan przewidywał podjęcie ofensywy znad Dunaju, desant na Krymie i ujścia Dniepru, desant na Bałtyku i uderzenia z dwóch stron, od południa przez Ukrainę na północ i od Litwy na południe. W ten sposób wojska sprzymierzonych miały zająć ziemię dawnej Rzeczpospolitej, państwo polskie miało zostać odbudowane, a Rosja miała w wojnie ponieść ostateczną klęskę. Podobne plany wojskowe tworzył w tym czasie działający równolegle do Czartoryskiego Ludwik Mierosławski. Jednak państwa zachodnie nie były zainteresowane planami Czartoryskiego. Politycy francuscy i brytyjscy chcieli wojny lokalnej. Wojska sprzymierzonych wylądowały na Krymie, rozpoczęły długotrwałe oblężenie Sewastopola. Natomiast ani Francuzi, ani Brytyjczycy nie chcieli eskalować konfliktu. Nie chcieli nadmiernie osłabiać Rosji. Chcieli wojny ograniczonej. Owszem, starali się w jakiejś tam mierze instrumentalnie wykorzystywać sprawę polską, ale nie chcieli totalnej wojny z Rosją. A realizacja planów Czartoryskiego do takiej wielkiej konfrontacji z Rosją musiała doprowadzić. Francuzi i Brytyjczycy zdecydowali się na taką wojnę minimalistyczną. Wojnę, której celem było obronienie Turcji, upokorzenie Rosji, doprowadzenie do szybkiego pokoju. Eskalacja konfliktu nie leżała w interesie Francji i Wielkiej Brytanii. Uchylając się od przyjęcia sugestii polskich, rządy zachodnie uzasadniały to koniecznością pozyskania Austrii do wojny z Rosją i obawą jej zrażenia przez przedwczesne wysunięcie sprawy Polski. Choć Napoleon III mówił nieraz posłom austriackim i innym dyplomatami, że byłoby pożądane przywrócenie Królestwa Polskiego, Austria była zainteresowana koncepcją, no właśnie, odbudowy jakiejś tam polskiej państwowości, jakiegoś Królestwa Polskiego. Przedstawiciele Franciszka Józefa sondowali, co na ten temat myślą, planują państwa zachodnie. Jednak wynik tych działań był dość jednoznaczny. Państwa zachodnie nie zamierzają walczyć o Polskę, nie zamierzają Polski odbudowywać. W tej sytuacji Austria uznała, że skoro nie będzie wielkiej wojny o Polskę, to w jej interesie leży poprawa stosunków z Rosją, które były nadwyrężone po tym, jak Austria de facto włączyła się w ten konflikt, chociaż nie militarnie, po stronie Turcji, zmuszając Rosjan do opuszczenia Wołoszczyzny i Mołdawii. I Austria uznała również, że trzeba sprzeciwiać się wszystkiemu, co może zagrozić jej stanowi posiadania. Czartoryski próbował wciągnąć w konflikt Szwecję. Przedstawiciel Czartoryskiego, Lord Dudley Stuart, udał się do Sztokholmu, aby przekonać Szwecję do włączenia się do konfliktu. Starał się również tutaj proponować Szwedom polską koronę. Jednak misja ta zakończyła się niepowodzeniem, a zasłużony dla sprawy polskiej Stuart zmarł w czasie wykonywania tej misji. Jedyne, co uzyskał Czartoryski, to uznanie przez Francję, Wielką Brytanię jego za nieformalnego przedstawiciela sprawy polskiej. Tą pozycję dominującą Czartoryskiego uznają również działacze krajowi. W kraju zaczynają powstawać organizacje spiskowe. To przywództwo Czartoryskiego uznał nawet Maciej Palacz, jedyny poseł chłopski z Poznańskiego, który wysłał do Czartoryskiego wyrazy swojego oddania i uznania w imieniu polskich chłopów. I teraz działacze krajowi
czekają na sygnał Czartoryskiego do ewentualnego podjęcia powstania. Czartoryski w mowie, którą wygłosił 29 listopada 1854 roku, w kolejną rocznicę powstania listopadowego, z goryczą zauważył, że dotąd imię Polski nie było wyrzeczone nigdzie przez żaden rządów walczących. Pod koniec roku tak odpowiedział czekającym na jego decyzję o powstaniu działaczom krajowym. Cytuję. Idąc za własnym przekonaniem, za wolą kraju mi przesłaną, oświadczyłem, już ciągle i biorę obowiązek oświadczać najwyraźniej, że naród polski nie powstanie i żadnych kroków przeciw tym ciemiężcom nie przedsięweźmie, tylko gdy zobaczy wojsko sprzymierzone w swych granicach, kiedy przy nim będzie hufiec polski ze sztandarem narodowym i kiedy zostanie uznaną przez rządy Polska cała i niepodległa, jaka była przed rozbiorami. Te warunki są nieodzowne i sine qua non. Czartoryski uznał więc, jak widzimy, że nie ma sensu zaczynać walki tak długo, jak długo armie sojusznicze nie wkroczą na teren Rzeczpospolitej, jak długo państwa zachodnie nie powiedzą o tym, że jednym z celów tej wojny jest obudowa państwa polskiego. Ponieważ takiego oświadczenia się Czartoryski nie doczekał, ponieważ armie francuskie i brytyjska nigdy nie wkroczyły wtedy na teren dawnej Rzeczpospolitej. To powstanie nie wybuchło. Czy dobrze, czy źle. Marian Kukiel tak się odnosi do tego dylematu, czy decyzja Czartoryskiego, aby nie wszczynać powstania w czasie wojny krymskiej, była decyzją słuszną. Cytuję. Trudno stwierdzić, czy kraj był wtedy dojrzały do powstania, czy też zgadywać, jakie byłoby miało skutki. To pewne, że postępowanie mocarstw zachodnich i wypowiedzi ich mężów stanu uzasadniało obawę, że wybuch w Polsce wywołałby tylko większą ustępliwość Rosji w sprawie tureckiej i przyczyniłby się do prędszego zawarcia pokoju. W lipcu 1855 roku Czartoryski usłyszał od Napoleona III słowa złowróżebne. Moja powinność jest przede wszystkim względem Francji. Tak więc według Mariana Kukiela, gdyby powstanie wybuchło, przyniosłoby tylko korzyść państwom zachodnim, bo pewnie Rosja szybciej byłaby gotowa zawrzeć pokój. Natomiast my byśmy zapłacili za to powstanie kolejnymi ofiarami i kolejnymi represjami. I jeszcze jeden historyk. Radykalny zwolennik walki zbrojnej. Bezkompromisowy w swoich sądach. Jerzy Łojek. Posłuchajmy, jak on odnosił się do tego problemu wywołania powstania na ziemiach polskich w czasie wojny krymskiej. Cytuję. Nie było i nie ma sposobu wywołania powstań narodowych na zamówienie, nawet w najbardziej sprzyjającej sytuacji międzynarodowej, gdyż zależą one nade wszystko od nastroju opinii publicznej kraju. Nade wszystko, ale nie wyłącznie. Jest faktem, że w 1854 roku nie silono się nawet na próbę powstania, mając wojska alianckie długo i blisko na południowy wschód od Polski. Była to ostatnia, przed rokiem 1914, sprzyjająca Polsce koniunktura międzynarodowa. W 9 lat później, przez ponad półtora roku, toczyć się będą w Polsce i na Litwie boje powstania styczniowego, ale armii alianckich już w pobliżu Polski nie będzie. O czym pisze tutaj Jerzy Łojek? Że wtedy, w czasie wojny krymskiej, nie było w Polsce atmosfery, która mogłaby zaowocować skutecznym powstaniem. Ale wskazuje już na to, że jeżeli już Polacy mieli organizować powstanie, to koniunktura międzynarodowa wówczas była korzystna, bo kolejna wojna toczona w Europie przeciwko Rosji wybuchnie w 1913 roku. Jerzy Łojek wskazuje na to, że kiedy wybuchnie powstanie styczniowe, to ta sytuacja międzynarodowa będzie o wiele gorsza. Z jednej strony w czasie wojny krymskiej mamy działania dyplomatyczne Czartoryskiego, mamy starania Polaków, aby przekonać Brytyjczyków i Francuzów do podjęcia sprawy Polski. Z drugiej strony mamy zabiegi Polaków o utworzenie polskich jednostek walczących w wojnie krymskiej u boku sprzymierzonych przeciwko Rosji. I tutaj były jak gdyby trzy inicjatywy, aż
niezależne od siebie, które szły w kierunku stworzenia oddziału. Pierwszym, który wyszedł z taką inicjatywą, który zaczął tworzyć polskie formacje, był literat, polityk, żołnierz Michał Czajkowski, który był przedstawicielem dyplomatycznym Czartoryskiego na Bałkanach, ale po wydarzeniach Wiosny Ludu przeszedł na islam, zerwał bezpośrednie stosunki z Czartoryskim, funkcjonował w Imperium Osmańskim jako Mahmed Sadyk i on uzyskał zgodę na utworzenie jednostki kozaków otomańskich i został paszą tej jednostki. Do tej jednostki zaczęli ściągać Polacy, ale nie tylko. Tutaj ta jednostka składała się nie tylko z Polaków, byli tu również przedstawiciele innych narodów słowiańskich. Druga inicjatywa tworzenia jednostek polskich wyszła od Czartoryskiego. W jego imieniu działał generał Władysław Zamoyski. Była jeszcze trzecia inicjatywa. Towarzystwo Demokratyczne Polskie też próbowało stworzyć Legion Polski w Turcji i tutaj z poparcia TDP działał Józef Wysocki, ten, który dowodził polskim legionem w czasie rewolucji węgierskiej, w czasie Wiosny Ludu. Turcy trochę zdezorientowani w tej sytuacji w pewnym momencie chcieli nawet tworzyć dwa polskie legiony, arystokratyczny i demokratyczny. Arystokratyczny to miał być oczywiście ten związany z Czartoryskim, demokratyczny to miał być ten legion pod dowództwem Józefa Wysockiego. Kiedy jednak Czartoryski został uznany przez mocarstwa zachodnie jako przedstawiciel jedyny sprawy polskiej, no sprawa stała się dużo łatwiejsza. Ostatecznie Władysław Zamoyski dostaje zgodę na utworzenie dywizji kozaków sułtańskich, ale dochodzi do sporów między Czajkowskim a Zamoyskim. Czartoryski, chcąc załagodzić ten konflikt, zdecydował się na wysłanie do Konstantynopola swojego syna Władysława Czartoryskiego i największego z polskich wieszczy, Adama Mickiewicza. Liczył na to, że autorytet poety pozwoli zakończyć ten gorszący dla cudzoziemców spór między polskimi wojskowymi. Adam Mickiewicz razem z synem Czartoryskiego Władysławem udaje się do Konstantynopola. Próbuje załagodzić konflikt. Jak pisze Marian Kukiel, stanął w tym konflikcie po stronie Czajkowskiego, ale misję Mickiewicza kończy jego niespodziewana śmierć. Adam Mickiewicz umiera 26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu. Według wersji oficjalnej umiera na cholerę. Wielu podejrzewało wtedy, niektórzy również dzisiaj, że Adam Mickiewicz został otruty. Niektórzy widzą w tym długą rękę Rosji. Pozwólcie Państwo, że teraz przytoczę krótki wiersz Jana Lechonia Śmierć Mickiewicza. Gdy przyszliby jak co dzień odebrać rozkazy, zaszli drogę im ludzie, co umarłych strzegą i rzekli: nie możemy wpuścić was do niego, bo ten człowiek umiera od strasznej zarazy. Więc wtedy oni płakać zaczęli jak dzieci i szeptali z przestrachem: przed nami noc ciemna, ten księżyc, który teraz nad stabułem świeci, patrzcie jaki jest inny niż ten nasz znad niemna. A on w tej samej chwili myślał: jak to blisko. Słyszę pieśń, co śpiewano nad moją kołyską. Widzę zioła i kwiaty nad świtezi tonią. I jeszcze tylko chwila, a dotknę je dłonią. Dywizja kozaków sułtańskich, dowodzona przez Zamoyskiego, w momencie zakończenia działań wojennych, jednostka, która nie weszła do walki, liczyła 1500 żołnierzy, nie licząc oficerów. Ponieważ wojna została zakończona, jednostka została rozformowana. 1/3 żołnierzy wróciła na zachód. 100 ochotników udało się na Kaukaz, gdzie walczyli po stronie partyzantki czerkieskiej z Rosjanami. 200 żołnierzy zaciągnęło się do pułku Michała Czajkowskiego, który powstał wcześniej.
Około 300 osiedliło się na terenie Turcji. No było też 55 takich, którzy zdecydowali się służyć we francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Pozostali rozpieszli się w różnych kierunkach. Rok 1855 przynosi dwa istotne wydarzenia, które w dużej mierze zadecydowały o wyniku wojny. Pierwsze wydarzenie to śmierć cara Mikołaja, który umarł 2 marca tego roku. Nowym carem został Aleksander II, który dostrzega anachroniczność rosyjskiego systemu, który widzi słabość Rosji, która uwidoczniła się właśnie w czasie wojny krymskiej, który chce przeprowadzić w Rosji reformy, te reformy przeprowadzi, ale żeby te reformy przeprowadzić, no, potrzebne jest zakończenie wojny. Aleksander nie decyduje się od razu po przejęciu władzy na podpisanie traktatu pokojowego, ale bez wątpienia, gdyby Mikołaj żył dłużej, wojna potrwałaby pewnie dłużej. A drugie wydarzenie, dużo ważniejsze, które zadecydowało o zakończeniu wojny, to jest zdobycie Sewastopola. Oblężenie Sewastopola trwało 349 dni. Zaczęło się 17 października roku 1854. Zakończyło się sukcesem wojsk alianckich. Sewastopol został zdobyty 11 września 1855 roku. I tu krótka dygresja. Tak? Jak pewnie Państwo pamiętacie, kiedy Putin odebrał Ukrainie Sewastopol, kiedy Putin przejął kontrolę nad Krymem, uzasadniając, dlaczego jego zdaniem Krym jest odwieczną ziemią rosyjską, powoływał się również właśnie na to wydarzenie. Na obronę Sewastopola w czasach wojny krymskiej. Drugim wydarzeniem, do którego odwołał się Putin, to była obrona Sewastopola w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli w czasie II wojny światowej. Spektakularna klęska Sewastopola. Ta obrona Sewastopola była czymś, czym żyła opinia publiczna w Rosji, która solidaryzowała się oczywiście z obrońcami Sewastopola i opinia publiczna w Europie Zachodniej, która kibicowała żołnierzom alianckim. Klęska Sewastopola zadecydowała o klęsce Rosji w całej wojnie. Jesienią 1855 roku, kiedy wojna zbliżała się powoli do zakończenia, ministrem spraw zagranicznych Francji został Aleksander Walewski, syn Napoleona I i Marii Walewskiej. I właśnie Walewski w nocie z 15 września, którą wysłał do Londynu, zaproponował, aby w czasie podpisywania układu pokojowego wysunąć postulat odbudowy Królestwa Polskiego na zasadach ustalonych podczas Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Rząd angielski odpowiedział, że w zasadzie jest za tym, żeby odbudować Królestwo Polskie, ale uznał, że podnoszenie tego w traktacie pokojowym jest czymś przedwczesnym. Że może to być odebrane jako chęć upokorzenia Rosji, może utrudnić rozmowy pokojowe. Walewski uznał więc, że stanowisko Anglii zwalnia go z jakichkolwiek tutaj zobowiązań w stosunku do Polaków, no bo skoro kluczowy sojusznik, Wielka Brytania, jest przeciwko wysunięciu tego postulatu w czasie rozmów pokojowych, no to Francja nie ma jak gdyby podstaw, żeby taki postulat zgłaszać. Historyk Marian Kukiel podejrzewa, że Walewski działał tu cynicznie, że nie miał wcale zamiaru nic zrobić dla sprawy Polski, że specjalnie napisał taką notę, aby przeciw Wielkiej Brytanii pozwolił mu udawać przed Polakami kogoś, kto chciał, ale nie może, kogoś, kto miał dobre chęci, ale nie jest w stanie nic zrobić dla sprawy Polski. Sprawa miała swoją kontynuację, doszło do wymiany listów między Napoleonem III a królową Wiktorią. Efektem tej korespondencji była zgoda obydwu monarchów, aby nie podejmować w ogóle kwestii polskiej w czasie rozmów pokojowych. W końcu grudnia 1855 roku Francja i Wielka Brytania przedstawiły Rosji warunki pokoju. Jak pisze i ocenia Marian Kukiel, upokarzające i ciężkie. Car Aleksander II, jak już mówiłem wcześniej, widzący konieczność reform, chcący zakończyć wojnę, zdecydował się przyjąć te warunki. Podobno
Jednym z czynników, który pchnął Aleksandra II do zawarcia tego pokoju, była obawa, że jeżeli wojna się przeciągnie, to może dojść do podniesienia sprawy polskiej. To może dojść do oderwania Finlandii od Imperium Rosyjskiego. W tej sytuacji, kiedy było już wiadomo, że wojna krymska się zakończy, że dojdzie do kongresu pokojowego w Paryżu, rzeczywiście taki kongres się odbył w marcu, kwietniu 1856 roku, Czartoryski zabiegał o to, żeby podczas tego kongresu została podniesiona sprawa polska. Efektem tych nacisków Czartoryskiego była rozmowa Napoleona III z pełnomocnikiem rosyjskim, hrabią Orłowem. Marian Kukiel tak relacjonuje tą rozmowę. Zaraz na początku kongresu poruszył sprawę polską w rozmowie bardzo przyjemnej z pełnomocnikiem rosyjskim, hrabią Orłowem. Ponowił rozmowę o tym w początku kwietnia, nalegając na udzielenie amnestii, szkoły polskie, swobody religijne, autonomię królestwa pod wielkim cięciem. Od tego uzależniał swój stosunek do interesów rosyjskich na kongresie. Orłow oświadczył, że wszystko to będzie udzielone przez cara. Czy tym udało mu się wmówić w Napoleona, że poruszenie sprawy na oficjalnym posiedzeniu konferencji zaszkodziłoby tylko szlachetnym zamiarom jego monarchy? Podobny był przebieg rozmowy przedstawiciela na kongresie Wielkiej Brytanii, lorda George'a Clarendona. Mimo że Czartoryski naciskał na państwa zachodnie, aby podniosły jednak sprawę na konferencji, aby doszło do jakichś konkretnych zapisów, te naciski były nieskuteczne. Francuzom i Brytyjczykom wystarczyła deklaracja Orłowa. Wystarczyła wiara w dobre chęci cara Aleksandra II. Wojna krymska kończy się podpisanym traktatem pokojowym. Na jego mocy zagwarantowano nienaruszalność terytorialną Turcji. Postanowiono zneutralizować i zdemilitaryzować Morze Czarne, a księstwa naddunajskie i Serbię oddano pod opiekę mocarstw. W ten sposób ekspansja rosyjska na Bałkanach została na pewien czas zahamowana. Natomiast żaden zapis traktatu pokojowego nie mówił nic o kwestii Polski. A mimo to wojna krymska miała pozytywny wpływ na sprawę polską. Dlaczego? Bo po wojnie krymskiej car Aleksander II przeprowadzał w Rosji reformy, to co nazywamy wiosną posewastopolską. Te reformy powodują, że po raz pierwszy od wielu lat sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim ulega zmianie na lepsze. Pojawia się amnestia, bardzo wielu zesłańców, katorżników wraca do kraju. Pojawiają się możliwości legalnego działania polskich stowarzyszeń, takich jak Towarzystwo Rolnicze. Polacy po tych latach brutalnych represji Mikołaja I podnoszą do góry głowę. Rozpoczyna się właśnie bowiem po wojnie krymskiej proces rozbudzania patriotyzmu, proces odrodzenia tendencji niepodległościowych, proces, który doprowadzi kilka lat później do wybuchu Powstania Styczniowego. Ale o tym na kolejnej lekcji historii.